tutaj trochę było atrakcji, powiedzmy. A jak mogłaś sobie wymyślić kosmetyk, no to oczywiście, że tak. Oczywiście, no właśnie. I został nam jeszcze jeden produkt, który jest na stoliczku i to jest nasza nowość. 26 lat i już masz za sobą powstanie marki kosmetycznej. No dla mnie to jest naprawdę, aż ciarki mam, jak o tym powiedziałaś. Nazywam się Paulina Szybisty i witam Cię serdecznie na kanale Cosibella, a właściwie witamy Cię serdecznie z Natalią, która jest moim dzisiejszym gościem i zawodowo jest technologiem i założycielką Skintra. Przygotujcie sobie herbatkę, kawkę, czy jak w takie upalne dni coś zimnego do picia, bo zapraszamy Was na taką krótką pogadankę na kanapie. Usiądźcie wygodnie i zapraszamy Was serdecznie. Dobrze, witam Cię oficjalnie, Natalia, u nas w studiu. Bardzo mi miło, że do nas przyjechałaś i znalazłaś tą chwilę w ogóle w swoim napiętym grafiku. Obstawiam, że mogą nasi tutaj widzowie nie wiedzieć, czym jest Skintra, więc jakbyś mogła powiedzieć, co to jest właściwie? Skintra to pierwsza marka własna Cosibelli. Jest to marka do pielęgnacji twarzy, ale w ostatnim czasie też ciała, bo część naszych produktów jest przeznaczona również do ciała. Czyli to będą nowości? Nowości, ale też część z naszych produktów w trakcie ich życia okazało się, że posłużyło naszym klientom jako produkty do ciała, więc też pod tym kątem je przebadaliśmy. I aktualnie część z asortymentu, które pierwotnie były przeznaczone do twarzy, aktualnie też są przeznaczone do ciała, także nasi klienci znaleźli takie dodatkowe zastosowanie. Właściwie faktycznie nie pomyślałam, destruktor ma taką przecież funkcję, peeling kwasowy. Peeling, tak. I wtedy wystarczy nałożyć go na taki dłuższy okres. Mhm. Stworzyliśmy też dodatkową, większą pojemność. No, i tak. Klientom bardzo dobrze służy. Tak, zdecydowanie, faktycznie. A powiedz mi w ogóle, jak zrodziła się taka idea na Skintrę, pomysł tego? W sumie przypadkiem. Ja do Cosibelli nie przyszłam jako osoba, która miała stworzyć markę własną. Aha. Odpowiadałam za konsultacje z klientami, tworzyłam opisy naszych produktów na stronę Cosibelli, wtedy nie naszych, no ale te, które mieliśmy w asortymencie. Tak. I no tak się złożyło, że raz na jakiś czas właściciel Cosibelli przychodził do mnie podpytywać, jak to jest stworzyć markę własną, jak cały proces przebiega, jak długo to trwa, jakie normy trzeba spełnić. No i tak krok po kroku padł pomysł marka własna. Trochę był inny zamysł na to, jak ta marka ma wyglądać, bo miały być to bardzo basicowe produkty, jak hydrolaty, toniki. No ale ja miałam trochę inny zamysł, co można byłoby stworzyć i no, właściciel Cosibelli dał mi super wolną rękę i tak powstała Skintra. Super, że też miałaś możliwość trochę pokazania i takiej wykazać się taką kreatywnością w tym wszystkim, a że zgłosił się do Ciebie, bo jesteś technologiem, więc wiedział jej w sumie do kogo się zgłaszać po prostu i dał Ci trochę taką wolną rękę, tak jak rozumiem w tak, tym wszystkim. Tak, i taką swobodę. Powiedział, ja się na tym nie znam, rób co chcesz, jaki masz tam pomysł na to. Wtedy też jeszcze technologiem nie byłam, bo to były początki moich studiów, więc to naprawdę była... To w ogóle super, jakby, bo raczej wszyscy dobrze wiedzą, że jeszcze, żeby będąc na studiach i pracować w ogóle jakoś tak przyszłościowo w swoim, powiedzmy, zawodzie i robić to, co faktycznie chcesz robić w przyszłości, jest dosyć trudne, a tutaj Ty miałaś na to możliwość. Tak, tak. Super. I no, to myślę, że... No, dlatego powiedziałam, że to przypadek. No. Bo jak na ten moment, w którym wówczas byłam, czyli jakaś tam wczesna faza studiów i bardzo minimalne doświadczenie zawodowe, to naprawdę to była bardzo odważna decyzja, zdecydowanie. Ale no jak widzimy, Skintra bardzo dobrze się przyjęła, klientom służy do dziś i produkty są bestsellerami Cosibelli, także... I nie tylko zresztą, w sensie jakby no, są tylko na Cosibella oczywiście dostępne, ale naprawdę jakby jest o nich coraz głośniej i tak jak ja jestem w cornerze na co dzień, to wiem, że klienci są zadowoleni i też czekają z niecierpliwością na nowości po prostu i tak dopytują często. No z nowościami teraz idziemy jak burza, można tak powiedzieć. Co chwilę są jakieś nowe produkty. Długo nad nimi pracujemy, to nie jest łatwy proces, szczególnie, że też w trakcie tworzenia produktów prowadzimy testy, ale nowości też klientom służą, także myślę, że warto czekać na kolejne.
Z pewnością. No właśnie, bo też ten wywiad, pomysł na odcinek z Tobą powstał z tego powodu, że tyle nagle produktów powstało, nowości. Jakbyś mogła powiedzieć, dla kogo one są dedykowane, te produkty, tak mniej więcej, do jakiej grupy docelowej w sumie ta marka Skintra tak celuje? No to myślę jest bardzo spójne od samego początku. Ja też, jak tylko przyszłam do Cosibelli, to widziałam, jacy klienci z jakimi potrzebami do nas przychodzą. I widziałam, że tutaj naszych klientów dzielić nie chcę. I tak to wygląda, że produkty, które tworzymy, to dedykowane dla każdego typu cery, tak naprawdę. Czyli każdy z produktów jest przeznaczony dla każdego typu cery. Nie dzielimy klientów i naszych produktów na grupy wiekowe, na płeć, na typ cery. Zupełnie to tak nie wygląda. Skupiamy się na potrzebie skórnej i tak naprawdę nasze też produkty, które stworzyliśmy, można stosować na wiele różnych sposobów. I takim produktem jest na przykład Destraktor, jeden z pierwszych produktów, które weszły u nas na rynek. I Destraktor tak naprawdę w przypadku cer tłustych, trądzikowych może służyć jako bardzo silny peeling. Może być stosowany wielowarstwowo i przez dłuższy okres, ale na przykład dla osób ze skórą wrażliwą również będzie świetnym peelingiem. Wystarczy stosować go krócej i nie dokładać dodatkowych warstw. Więc dla różnych typów cer są przeznaczone produkty. Tak. I też niezależnie od wieku. No właśnie, to jest też ciekawe, bo Destraktor, ja mówiłam Destruktor, ale ja też tak mówię. Okay. Czyli tak to nie mówię. Jest błąd. Nie, to tak zastraszyłam, jest. Że tak. Już filmik nagrałam o tym peelingu i cały czas Destruktor. Ale dobrze, w porządku. Tak, to takie nasze spolszczenie, dobrze, to mówmy Destruktor, tak jak mówisz na początku. Dokładnie, jak to woli, jeżeli chcemy spolszczyć nazwę, też jest w porządku. Właśnie, bo też dostawałam komentarze, że 20% peeling kwasu migdałowego to jest taki silny, że na pewno nie jest dla skóry wrażliwej. No, ale właśnie dobrze, że o tym mówisz, że absolutnie tu kwestia tego przytrzymania tego peelingu, bo tak naprawdę w gabinecie też stosujemy o wiele wyższe też stężenia kwasów, też są to dla skór wrażliwych, tylko tu jest chodzi o długość i też jakby rodzaj kwasu na takiej zasadzie. A ten Destruktor jak najbardziej też. Ja sama mam skórę naczyniową i mi się osobiście sprawdza. Ona jest naczyniowa, ale jest dosyć wytrzymała, więc ja nawet go trzymałam 15 minut warstwowo. I było super. Tak, no dlatego też jest kwas migdałowy wykorzystany z tego względu, że on jest przynajmniej w mojej ocenie takim najbardziej uniwersalnym kwasem. Czy to ktoś z wrażliwą skórą, czy my to nazywamy oporną, która potrzebuje jakiegoś tam silniejszego produktu, to kwas migdałowy rzeczywiście się powinien sprawdzić. No i ten sposób aplikacji, tak jak ty i ja powiedziałyśmy, jest bardzo istotny, bo można bardzo delikatny efekt takiego odświeżenia uzyskać, a można wręcz uzyskać takie złuszczanie. Dokładnie. Płatkowe. Może tak być. Dziewczyny w kornerze, jakby u nich tak działa ten peeling. U mnie aż tak nie, ale i tak daje super efekt, więc to już zależy od skóry. Dokładnie. Dobrze, tak jak powiedziałaś, tutaj nie wyszczególniacie jakby na typy skóry, czy tak jak często to marki robią, że dla skóry mieszanej, tłustej, suchej. U nas czegoś takiego nie ma, ale to, co można zwrócić uwagę, że są różne kolory etykiet, prawda? Tak, to ma jakieś nawiązanie, prawda? Podzieliliśmy produkty na trzy grupy. Etykiety białe, różowe i czarne. Etykiety białe to są produkty do takiej pielęgnacji bazowej, basicowej, podstawowej, czyli to, z czego tak naprawdę pielęgnacja w takim najmniejszej skali powinna się składać. Czyli mamy tu produkty do oczyszczania, do demakijażu, podstawowe kremy, ale też w ostatnim czasie SPF-y. Czyli taka pielęgnacja basic dla każdego. Niezależnie właśnie od grupy, jakby wieku w ogóle tutaj konsumenta, nie ma to znaczenia i tak naprawdę, jeżeli ktoś lubi minimalistyczną pielęgnację, to mógłby zbudować taką pielęgnację tylko z tymi produktami z białą etykietą, prawda? Dokładnie, ale to też jest tak, że każdy z naszych produktów, tak jak SPF-y czy kremy nawilżające, to są produkty, które mają w sobie coś ekstra, czyli jeśli chodzi o antyoksydanty, to zazwyczaj one się w naszych produktach znajdują też składniki nawilżające, więc nawet jeśli mówimy o SPF-ie,
to będzie tak, że jeśli ktoś chce swoją pielęgnację zbudować tylko poranną pielęgnację na SPF-ie, to też to będzie wystarczające. Zdecydowanie, bo tam jest też witamina C. Tak, super. Tak. Więc to jest grupa biała. Produkty czarne. To produkty czarne to są produkty o najwyższej aktywności w naszym asortymencie, czyli tu będą linki kwasowe, sera na przykład z witaminą C, z retinalem. Także produkty, które od razu dają silny efekt na skórze i są wyspecjalizowane, jeśli chodzi o problemy skórne, takie jak trądzik, przebarwienia, czy też zmarszczki. I to jest tak naprawdę grupa produktów, która jest najchętniej wybierana wśród naszych klientów. No bo tutaj, tak jak powiedziałam, te efekty są najszybciej widoczne. Tak. To też są takie produkty, ja tworząc skintrę, chciałabym, żeby klienci mogli uzyskać taki efekt nawet gabinetowy. Ja skintrę tworzyłam w okresie pandemii, więc dostęp do zabiegów był ograniczony i chciałam, żeby produkty, które tworzę, mogły być jakimś tam, powiedzmy, zamiennikiem dla zabiegów w gabinecie, więc odpowiednio dobrane produkty rzeczywiście dają taki efekt, który można uzyskać nawet przez profesjonalistów. A to przerwę Ci jeszcze, bo właśnie to, żebyś mi tutaj skorygowała, marka Skintra powstała jeszcze przed pandemią, czy w trakcie pandemii? Czyli Ty jakby byłaś technologicznie, wszystkie pomysły to było jeszcze w trakcie pandemii, tak? Tak, tak. Okej. Okay. Też jakby znalezienie firmy, która będzie chciała nam produkować Skintrę, nie było tak proste. Wtedy wszyscy żel antybakteryjne produkowali. Tak. Więc wybierając firmę, mieliśmy różne ograniczenia poprzez to, jak dużo produktów chcemy produkować. My tak naprawdę jesteśmy firmą, która dopiero zaczyna, marką, która dopiero zaczyna, więc to nie jest taka skala produktów, jak byłoby to w przypadku marek mass market, mówiąc wprost. Także to raz, później właśnie pandemia, też moje wymagania, jakie te produkty mają być. Nie każda firma chce się podjąć takiego wyzwania, bo nie są to najprostsze recepty, które tworzymy. Więc no tutaj trochę było atrakcji. Było trochę przeszkód, że tak powiem. No nie ma nic od razu, jak to w życiu po prostu. Okej, tam przerwałam Ci jeszcze z etykietami. Powiedziałaś o czarnej, białej i jeszcze różowa została, prawda? Tak. Różowe produkty. Różowe produkty, które są produktami po pierwsze wielofunkcyjnymi. Ja to nazywam, że to są produkty, które są produktem basicowym, ale mają w sobie coś ekstra. I pierwszym takim produktem w naszym asortymencie był tonik prebiotyczny. I tonik mógł tak naprawdę być w grupie białej, tak? No bo tonik jest podstawową pielęgnacją. Ale ja chciałam, żeby nasz tonik też miał dodatkowe właściwości. I tak naprawdę on może śmiało posłużyć jako krem nawilżający. A jakby z biegiem czasu okazało się też, że klienci używają, klientki głównie, ten produkt na ciało też po depilacji. O proszę, to tego nawet nie słyszałam, a to ciekawy patent, fajnie. Tak, on się bardzo szybko wchłania, więc na początku był stosowany przez klientki jako balsam, natomiast aktualnie też klientki wskazują, że zapobiega wrastaniu włosków. O, więc, świetne. Tak. Tam są składniki złuszczające, przeciwzapalne, także... Tak, azeloglicyna chyba jest. Zgadza się, azeloglicyna. Tak, między innymi azeloglicyna, ale też fermenty, które delikatnie złuszczają, wszystko się jakby połączyło i dzięki temu tonik może nawilżać, działać antyoksydacyjnie, też w pewnym stopniu redukować wydzielanie sebum. Więc to jest grupa różowa, czyli grupa wielofunkcyjna i w zależności od sposobu aplikacji może pełnić dodatkowe funkcje. Kolejnym z takich produktów było nasze, jest aktualnie nasza nowość, serum ceramidowe. No i moje ulubione. I też to serum z jednej strony może właśnie pełnić funkcję serum, może być stosowane przed kremem jako takie dodatkowe nawilżenie i taka troska o barierę hydrolipidową, ale na przykład w takim okresie, jaki mamy teraz, czyli totalne upały, spokojnie może posłużyć jako krem nawilżający i powinien wystarczyć. Ciekawe, nawet zobaczę od razu konsystencję. Co prawda też nagrywałam od razu filmik dzisiaj na temat tego produktu, bo to jest świetny zamiennik innego serum, właśnie z ceramidami, a w moich odczuciach jest naprawdę też fajniejszy w ogóle w użytkowaniu zapachu. Ja jestem bardzo krytyczna pod względem zapachu, a on jest naprawdę przyjemny i faktycznie mimo tego, że się wchłania, delikatną ma taką powłoszkę, że faktycznie może być to taki leciutki krem. Tak, ja go stosowałam też po kwasach, po peelingach kwasowych jako regeneracja i bardzo szybko zmiękcza i wycisza skórę, a też po jednym
jednym z moich jakichś tam przeziębień, powiedzmy, gdy skóra wiemy, jak wygląda, to był mój ratunek, bo jedna aplikacja bardzo dała taki efekt silnego zmiękczenia i wygładzenia skóry, więc... I takiego złagodzenia od razu. Tak, zdecydowanie, więc produkt SOS. Tak, zdecydowanie. A jest nowością, nie wiem, ile jest już u nas, miesiąc, dwa, coś takiego, chyba? Troszkę dłużej, tak. Dłużej, ale, no ale jest hitem, zdecydowanym hitem i widzimy po reakcjach klientów, że będzie to jeden z ulubionych produktów. Też tak myślę. Odnośnie inspiracji do tworzenia nowych produktów, ale to się zastanawiam właśnie, no bo wspomniałaś, że główną taką inspiracją w ogóle do powstania marki czy produktów to były potrzeby klientów, prawda? Tak. Czyli to jest główna taka inspiracja. Od tego się tak naprawdę zaczęło. No, ja mogłam obserwować klientów, widzieć, czego potrzebują, co im na przykład nie odpowiada w produktach, które są dostępne. Bo miałaś po prostu bezpośredni z nimi kontakt jakby, tak. Miałam kontakt, to po pierwsze. Po drugie, miałam też taką możliwość, żeby zobaczyć, jak klienci w ogóle reagują na produkty. Bo jeden produkt dawał naprawdę różne efekty u klientów w zależności właśnie od tego, jaki to jest typ cery, jaki jest też wiek. Więc no, na przykładzie naszego kremu Fidon, który również jest od samego początku bestsellerem marki, widziałam, że klienci na przykład z cerą suchą albo taką czasowo wysuszoną potrzebują szybkiej regeneracji, ale niekoniecznie oczekują, że produkt będzie miał formę masła. A często takie kremy regeneracyjne taką formułę miały, więc takim moim celem było to, żeby nadal to była lekka formuła okluzyjna, ale nie w formie masła, więc ja tutaj zdecydowanie postawiłam na składniki, które naturalnie, powiedzmy, w naszej skórze albo na naszej skórze występują, tak aby dostarczyć na przykład kwasów tłuszczowych, które są bardzo potrzebne w trakcie regeneracji. No i tak właśnie ta formuła powstała i się sprawdza. Zdecydowanie tak. Jest to produkt mocno odżywczy, ale zarazem też właśnie tak jak mówisz, to nie jest masło takie chamskie. Tak. Dobrze, to w takim razie czy możesz opowiedzieć coś o procesie tworzenia i testowania tych produktów? Jak to wygląda, że tak powiem, od początku, tak od A do Z? Dział marek własnych już przez te parę lat rozwinął się, więc nie jestem to tylko ja, jeśli chodzi o tworzenie naszych produktów. Jeśli chodzi o taki sam początek, no to wybieramy sobie to, jak produkt ma działać. To jest taki start i powiedzmy, wybierzmy sobie jakąś nowość, back to skin na przykład. Tutaj chcieliśmy, żeby SkinTone móc zbudować pełną pielęgnację. Więc pomyśleliśmy, że okej, mamy produkty kwasowe, retinoidy, sera i tak dalej, ale nie mamy produktów, którymi można zmyć makijaż. Tak. Więc takim początkiem było to, że robimy masło do demakijażu i to mogę tak zza kulis powiedzieć, że to masło do demakijażu było takim produktem, którego finalnie nie stworzyliśmy, nie wypuściliśmy na rynek. Zdecydowaliśmy się na stworzenie olejku do demakijażu. Makijażu i to jest taki pierwszy etap. Później myślimy, jakie składniki chcemy wybrać, ale też te, których nie chcemy, czyli widzieliśmy, że na pewno nie chcemy, żeby to był produkt, który będzie miał potencjał komedogenny, czyli tak zwany zapychający, powiedzmy. Nie chcieliśmy też, żeby to było takie bardzo tłusta formuła, która będzie się mazała po skórze. Widzieliśmy też, że chcemy, żeby produkt się zmywał w kontakcie z wodą, więc zastosowaliśmy też emulgatory. No i to jest taka wstępna faza, że wybieramy właśnie surowce, stężenia i później przechodzimy do tworzenia prototypów i te prototypy wewnętrznie testujemy. To nie jest tak, że stworzymy jakąś tam formułę, powiedzmy, i idzie, powiedzmy, do produkcji. Tak, to jest kilka etapów i kilka razy jakby przechodzi w ogóle to, tak? Jest kilka tych prototypów. Prototypów może być kilkanaście, kilkadziesiąt, różnie to bywało, ale taką wstępną fazą testów zajmuje się osoba, która tworzy recepturę i jeśli ta osoba widzi, że ten produkt ma już taką szansę, że może być wprowadzony na rynek, jest ciekawy, to angażujemy grupę osób testujących i zazwyczaj to są osoby wewnętrzne z Cosibelli. Tak. Chyba, tak. że produkt jest na tyle specjalistyczny, że brakuje takich osób, to angażujemy też osoby z zewnątrz, czasami też klientów i testujemy prototypy, testujemy je czasami tydzień, dwa tygodnie, miesiąc, to wszystko zależy od tego, jaki jest to produkt, bo na przykład produkt przeciwzmarszczkowy
Będziemy testować kilka tygodni. Tutaj akurat nasze mamy angażowałyśmy wewnętrznie. No i jeśli efekty są zadowalające i wyniki testów są dla nas też w porządku, no to przechodzimy do badań naszych produktów i też do takiej całej organizacji produkcji, więc bardzo ważne u nas są te testy wewnętrzne. Czasami wykorzystujemy też do nich aparaturę kornerową, żeby sprawdzić, jak działają te produkty, albo po prostu na zdjęciach sobie sprawdzamy, jak było wcześniej, jak było po, tak żeby sprawdzić, czy rzeczywiście na przykład przebarwienia zostały rozjaśnione, bądź trądzik wyciszony. Więc te testy wewnętrzne są dla nas bardzo ważne, bo pokazują, jak produkt będzie się też naszym klientom sprawdzał. To oczywiście wydłuża cały proces recepturowania i tworzenia produktów. Niektóre produkty tworzymy rok, dwa lata. Właśnie chciałam pytać, powstanie takiego produktu, ile to wynosi? Średnio to nie powiem, bo to naprawdę bywa różnie. Niektóre produkty akceptujemy po kilku prototypach i to jest, nie jest to jakby zbyt długi czas pracy, a czasami te produkty tworzymy około roku, dwóch lat i to głównie produkty typu SPF, to były produkty, nad którymi najdłużej pracowaliśmy. Też mogę powiedzieć tak zza kulis, że pracujemy jeszcze nad jednym SPF-em, był on już zaakceptowany, ale w badaniach nam wyszło, że nie uzyskaliśmy odpowiedniego faktora, więc nadal pracujemy. Musi być wyższy po prostu, tak. Więc jeszcze troszeczkę. Tak, więc jeszcze troszeczkę. Ale tak, on będzie hitem, bo mój chłopak testował i to jest pierwszy SPF, który mówi, że, bo to jest ten matujący. Tak, tak, tak. No, mówi, że to jest pierwszy SPF, który naprawdę mu zmatowił skórę. Okej. Okay. No, a testował już bardzo dużo SPF-ów, więc myślę, że to będzie strzał w dziesiątkę, jak już się uda tam pod względem takim technologicznym wszystko dopiąć. Tak, no SPF-y to są produkty, które są najtrudniejsze w recepturowaniu. Stąd ten czas pracy, ale myślę, że warto. Będzie warto, będzie warto zdecydowanie. Skoro się sprawdza twojego chłopaka, to powiem. Tak, dokładnie. Powiedz mi jeszcze, bo Skintra to jedno, tak, ale istotnym aspektem jest ekologia i tutaj Skintra też podchodzi do tego w fajny sposób. Jakbyś mogła powiedzieć, jak to też wygląda, by tak od wewnątrz. Skintra wspiera jako sama Skintra w sobie dwie fundacje. Pierwsza to jest Las na Zawsze. I każdy produkt wyprodukowany, nie sprzedany, a wyprodukowany, wprowadzony do sprzedaży, zapewnia posadzenie pół metra lasu kwadratowego. I no właśnie dlatego podkreśliłam, że nie sprzedany, a wyprodukowany. To jest ciekawa informacja, bo faktycznie nawet na stronie Cosibelli jest, że kupując, no ale wiadomo, że jakby tak, ale to jest super informacja, że już samo wyprodukowanie produktu. Tak, zgadza się. No, też jest tak, że jeśli produkt na etapie sprawdzenia jakości, kontroli jakości nie jest wprowadzony do sprzedaży, dopuszczony do sprzedaży, to takiego produktu już jakby on się powiedzmy do tej puli nie zalicza. Ale wszystkie produkty, które wykorzystujemy do reklam, do współpracy z influencerami, do konkursów, to te produkty również zapewniają te posadzenie pół metra kwadratowego lasu. Więc to jeśli chodzi o jedną fundację, a druga fundacja jest wspierana poprzez próbki naszych kosmetyków i każda próbka odzyskuje jedną butelkę plastikową. O proszę, super. To o tym akurat nie słyszałam. O tym Las na Zawsze faktycznie jest głośniej, więc fajnie. Tak, to fajnie jest Fundacja Plastic Bank, więc my po prostu tworząc nasze produkty mamy tę ekologię w swoich wartościach, więc nie tworzymy produktów na przykład jednorazowych. I tworząc próbki mieliśmy taki mały zgrzyt, no, że jednak to jest jakieś tam opakowanie jednorazowe, więc stwierdziliśmy, że w jakiś sposób chcemy rekompensować wprowadzenie do obrotu takiej próbki, no i właśnie współpracując z Plastic Bankiem mamy taką możliwość, bo każda próbka odzyskuje jedną plastikową butelkę. No właśnie, bo tak, no tutaj na przykład większość produktów jest szklane, więc to jest akurat też tak, bardzo fajne. Są szklane, ale jeśli są plastikowe, to są to tworzywa, opakowania są wykonane z tworzyw z recyklingu. Więc to też nie jest tak, że to są produkty w opakowaniach, które gdzieś tam się z tą ekologią, z tymi wartościami nie łączą. Zawsze mamy to na uwadze, więc tworząc też kolejne produkty, jeśli wprowadzamy inne typy opakowań, bo też na przykład nasze retinale są w airlessach, to też jest tworzywo z recyklingu. Bo jest super informacja i myślę, że dla wielu osób dosyć wartościowa. Dobrze, Natalia, powiedz mi jeszcze o takich najbliższej przyszłości, o jakichś planach, czy możesz zdradzić nadchodzący projekt? No, ten najbliższy czas będzie dość ciekawy, myślę. Pracujemy nad
nową kategorią naszych produktów. Wcześniej powiedziałam, że część naszych produktów jest przeznaczona do twarzy i do ciała, a teraz pracujemy nad produktami, które będą przeznaczone tylko do ciała. Świetnie. Część z nich będzie w sumie łączona, ale takim jakby głównym zastosowaniem będzie jednak ciało, więc myślę, że dość duża zmiana, jeśli chodzi o to, tak, co w asortymencie ma Skintra. Natomiast no, widzimy, że jeśli chodzi o potrzeby naszych klientów, to nie tylko twarz, ale też ciało, więc myślę, że nowe produkty, tak, taki nowy rozdział. Bardzo fajnie, bo faktycznie człowiek w tej pielęgnacji się skupiamy na twarzy. Jeszcze czasami pamiętamy o szyi, dekolcie. Mhm. A o tym ciele ja sama łapię się na tym, że zapominam. Po prostu jest mniej pielęgnowane, więc mam nadzieję, że jak Skintra już będzie miała produkty do ciała, to też już będę regularnie tutaj pielęgnować, bo to było moje postanowienie noworoczne. I na jest lepiej zdecydowanie, ale jednak ta pielęgnacja ciała czasami cierpi na rzecz twarzy. To jest zbiegu po prostu. To w sumie dobrze, że tak jest, bo też tworząc produkty, też jak mamy wewnętrznie jakieś tam nasze zespołowe rozmowy, tak rozmawiałyśmy na tych produktach do ciała, to też powtarzałyśmy, że nam się nie chce po prostu, jeśli chodzi o jakieś tam te wszystkie etapy, to jest bardzo czasochłonne i tak też nasze produkty tworzymy dla leniuszków, powiedzmy. Świetnie! No, myślę, że większość osób do pielęgnacji ciała zaakceptuje i będzie zadowolona z tych produktów takich dla leniuszków. Tak, więc nawet jeśli chodzi o taką podstawę podstaw, czyli balsamowanie, to troszkę w innej formie zaproponujemy to balsamowanie. Właśnie nie będzie to typowy balsam. Okej. Okay. Formuła zupełnie inna niż emulsyjna, mogę tak to określić, ale na efekt na skórze takiego nawilżenia, wygładzenia i takiego nawet uczucia sensorycznego będzie jak po takim bardzo silnym balsamie nawilżającym, regenerującym. Aplikacja trwa chwilę, a efekt jest już po jednym zastosowaniu, więc super. Ja osobiście bardzo czekam na ten produkt, bo też jestem leniuszkiem pielęgnacyjnym. Jakoś tam się motywuje, powiedzmy, ale on bardzo skraca całą pielęgnację. Super, to nie mogę się doczekać w takim razie jakiejś daty, tak mniej więcej, wiadomo. Ten rok. W tym roku. To czekamy, słuchajcie, tak, czekamy. Zbliżamy się już do końca i podpytałabym się jeszcze ciebie o twoje ulubione produkty. Tutaj mamy w sumie wystawione, więc jakbyś opowiedziała też trochę o nich. O destruktorze, destraktorze trochę było mówione, ale o reszcie jeszcze tak. Okej, no tak, właśnie destruktor to jest jeden z moich ulubieńców pielęgnacyjnych. Bardzo lubię produkty kwasowe i zależało mi na czymś, co będzie silnie złuszczało, rozjaśniało przebarwienia, ale nie będzie drażniące. I tak powstał destruktor, trochę pode mnie w sumie. No jak mogłaś sobie wymyślić kosmetyk, no to oczywiście, że tak. Oczywiście, no właśnie. Kolejnym produktem, który tutaj jest, to jest SPF. Dla mnie SPF jest taką podstawą pielęgnacji, jak jest nawet zima, to ten SPF musi się w mojej pielęgnacji znaleźć i zależało mi na takim SPF-ie, który będzie mnie chronił niezależnie od pory roku, bo w całym roku trochę to promieniowanie się zmienia, więc ten zakres ochrony też powinien być różny, powiedzmy, więc tworząc naszego SPF-a mamy tutaj protektora, miałam na uwadze to, żeby chronił zarówno skutecznie w takim okresie jesienno-zimowym, jak i letnim. Też sama formuła tego produktu nie jest taka bardzo leista, powiedzmy, i ona też w pewnym stopniu ma ułatwić aplikację odpowiedniej ilości. Nie jest to formuła typu masło, nie jest też bardzo wodna, więc... Taka w sam raz bym powiedziała. Tak. Też my jakby badając, testując nasz produkt na etapie recepturowania, pytaliśmy o to osoby testujące, czy sama formuła pozwala na taką wygodną, powiedzmy, aplikację. A, i też oczywiście nie chciałam, żeby ten produkt bielił i nie bieli, a w SPF-ach to jest dość ważne. Tak, i po prostu zniechęca nas do stosowania tego SPF-u, tak, a ja też wychodzę z założenia, że ta pielęgnacja ma być przyjemnością. Więc... Zdecydowanie, tak, zdecydowanie. Co mamy jeszcze? To mamy nasz olejek do demakijażu i dla mnie takie oczyszczanie dwuetapowe nie jest oczywistością, bo ja mam bardzo suchą skórę, więc często zdarzało mi się tak, że takie dwuetapowe oczyszczanie wywoływało bardzo silne wysuszenie na mojej skórze. I Back to Skin to tak naprawdę dla mnie pierwszy produkt do demakijażu, który nie powodował u mnie wysuszenia i łuszczenia wręcz skóry. I ułatwia demakijaż. Zdecydowanie dla mnie zmywanie tuszu
wodoodpornego to trochę taka katorga, nigdy mi się tego nie chce robić, a tutaj tak naprawdę w chwilę możemy ten demakijaż zrobić. I co ciekawe, to też wpływa nasz produkt na ograniczenie ilości zaskórników. Świetnie. Więc stosując back to skin, robiąc demakijaż, to też polecamy klientkom, żeby przez jakiś czas te okolice nosa sobie dłużej, powiedzmy, to masowały i rzeczywiście w badaniach potwierdziliśmy aparaturowo, że olejek redukuje ilość zaskórników. Świetnie. To jest to. I też pięknie pachnie. Tak, właśnie chciałam powiedzieć, to jest taki cytrusowy trochę zapach. A to różnie ludzie odbierają. Ale takie bardzo świeży. I ten masaż wieczorem po całym dniu olejkiem, super. No naprawdę, ja też go bardzo lubię. W przypadku skintry zapachy nie są oczywistością. Mhm. Raczej też mówiłam, że produkty nie są przeznaczone do płci, więc nie stosowaliśmy kompozycji zapachowych. Wyjątkiem są produkty oczyszczające. I do demakijażu, gdzie tam ten zapach jednak się mocniej liczy, więc tam rzeczywiście kompozycje zastosowaliśmy, a w pozostałych produktach kompozycji zapachowych nie ma. Są uniwersalne, tak, dla każdego tak dokładnie, naprawdę. Dokładnie. No i został nam ostatni produkt, czyli nasze serum ceramidowe, jeśli chodzi o mój ulubieniec. No tak jak powiedziałam, dla mnie to jest taki produkt SOS, gdy widzę, że ta skóra jest nagle w gorszej kondycji, potrzebuje dodatkowego nawilżenia, jest wysuszona albo nawet podrażniona, to wiem, że jedna, dwie aplikacje i mam taki efekt bankietowy wręcz, jeśli chodzi o nawilżenie, wygładzenie, wyciszenie. No i też ta lekkość produktu jest dla mnie ważna, mimo że mam suchą skórę, to ma tendencję do zapychania, więc bardzo go polecam. Czy to jest skóra sucha, czy tłusta, bo wiem, dla wszystkich tak naprawdę. Tak, no bo tutaj ta różnorodność sposobów aplikacji jest bardzo istotna i wielu osobom ten produkt na pewno posłuży. Dobrze, i został nam jeszcze jeden produkt, który jest na stoliczku i to jest nasza nowość, którą możecie zakupić już na cosibella.pl i w cornerach stacjonarnie, póki co jeszcze w Warszawie, ale jeszcze niedługo będą pewnie w całej Polsce. Więc Natalia, powiedz proszę, co to jest w ogóle za produkt? Możesz jakoś tak przybliżyć? Mamy tutaj produkt z grupy czarnej, więc nasze czarne konie, najsilniejsze produkty aktywne i jest to serum peeling, które przeznaczamy do rozjaśniania przebarwień. Dlatego też tutaj ta nazwa nasza i produkt jest jak gumeczka, tak mówimy, że wymiatamy te wszystkie przebarwienia skórne. No ale właśnie wszystkie, więc niezależnie od tego, czy to są przebarwienia pozapalne, czy przebarwienia typu piegi, melazma, czyli już takie barwnikowe, to ten produkt dla tych grup się sprawdzi, dla każdego typu przebarwień. Można go stosować przez cały rok. Świetnie się sprawdzi u osób, które walczą z trądzikiem, żeby po pierwsze ten trądzik wyciszyć, a po drugie, żeby nie pozwolić tego, aby te przebarwienia się utrwaliły. Jest to produkt bezkwasowy. Znaczy, mamy tutaj kwas trenaksamowy, kwas askorbinowy, ale nie ma tutaj kwasów AHA, więc spokojnie też przez cały rok może być stosowany. Dla osób, które obawiają się stosowania kwasów AHA, to mamy tutaj taką propozycję, ale są też składniki przeciwzapalne, także możemy tam silimarynę między innymi znaleźć, więc nowe grupy surowców w naszym asortymencie. Tak. Nowe też, jeśli chodzi ogólnie o rynek kosmetyczny, także efekty na pewno będą zaskakujące. Ja bardzo lubię go stosować na jakieś nawet niewielkie wykwity na twarzy, bo bardzo szybko wyciszę je. Czyli nawet punktowo. Nawet punktowo, zastosować. Tak. Można na całą twarz, można punktowo, zdecydowanie. Super, bardzo zaciekawił mnie ten produkt, bo sama mam jakieś drobne przebarwienia, więc na pewno będę testować, bo naprawdę składniki aktywne w jednym produkcie. Wszystkie najlepsze składniki na przebarwienia macie w jednym produkcie, więc super. No dobrze, to tak na koniec pytanie do Ciebie. Co uważasz za takie swoje osiągnięcie, największe osiągnięcie w ogóle, jeżeli chodzi o skintrę? Myślę, że jest tworzenie. Tak, tworzenie po prostu. Tak, no tak jak mówiłam, ja rozpoczynając pracę nad marką własną, wtedy jeszcze nie wiedziałam, że skintrą. Byłam młodą studentką, bez jakiegoś tam większego doświadczenia, ale z pasją i pewną wiedzą, powiedzmy. Więc tworząc skintrę uczyłam się wszystkiego, jeśli chodzi o tworzenie tych produktów, szukanie firm, które mogą nam naszą markę produkować, dopracowywanie też takie wizualne. Więc to, że marka powstała, przyjęła się bardzo dobrze i nadal bardzo dobrze
funkcjonuje, żyje, powiedzmy sobie, i rozwija bardzo się. Bardzo dobrze. Tak, no to to jest, myślę, mój taki największy sukces, bo no, nigdy nie pomyślałabym, że w tak młodym wieku ktoś może mi powierzyć stworzenie marki kosmetycznej. Tak. No ale myślę, że mogę powiedzieć, że jestem dumna, że się ta marka przyjęła i klienci sobie chwalą. Mówiąc o klientach, mówię o swoich osobach bliskich, bo każdy wokół mnie gdzieś tam w swoich półkach, na swoich półkach w łazience ma skintrę i szczerze chwalą, a ci najbliżsi to są najbardziej krytykują. Krytyczni, tak. Najbardziej, tak, to zdecydowanie, ale no jakby nawet sama etykieta, jakby samo opakowanie jest bardzo ładne. I moja siostra, jak zobaczyła emulsję do mycia twarzy Hagia Skin, to od razu była: o matko, skąd to? O, jeszcze wspiera las na zawsze, ale super, nie? I w ogóle. I od razu ja mówię, no to skintra. Marka Cosibelli, ale to też jest dla mnie fajnie posłuchać tego. Kobiet o wiek się nie pyta, ale ile masz lat? 26. 26 lat, tak. I już masz za sobą powstanie marki kosmetycznej. No dla mnie to jest naprawdę aż ciarki mam, jak o tym powiedziałaś. Super się tego słucha i super, że miałaś na to po prostu taką możliwość i pokazanie. No i to nie, jakby nie koniec, bo jeszcze dużo przed tobą. Zdecydowanie, zdecydowanie. A w tym roku to w ogóle prężnie działaliście. Tak, no i będzie coraz więcej tych produktów, bo tak jak mówię, Skintra teraz będzie miała kategorię twarz, kategorię ciało, więc produktów będzie jeszcze więcej. Super. Na pewno się nie będziemy nudzić. Zdecydowanie. Ja trzymam kciuki też, żeby to poszło już dalej w świat, po prostu. Marka. Tak się dzieje. Tak się dzieje. Tak. Marka Skintra nie jest sprzedawana tylko w Polsce, ale też w różnych krajach Unii Europejskiej. Może nie tylko, więc zobaczymy, jak to się będzie rozwijało. Super. Także, no tak. To myślę, żeby już, ja liczę na to, żeby każdy mógł i miał możliwość poznania tych produktów, bo zdecydowanie warto, bo są dla każdego. W każdym wieku praktycznie. To bardziej chodzi o te składniki aktywne, ale nie dzielimy na płeć, na typ skóry, tylko dla każdego. Dobrze, dziękuję ci bardzo. Dziękuję. I dziękuję wam też serdecznie za obejrzenie tutaj wywiadu. Pogawędki, że tak powiem. Mam nadzieję, że was nie zanudziłyśmy. Dla mnie to były też istotne informacje, ciekawe. Też o nie o wszystkich wiedziałam. Jeżeli nie znacie jeszcze Skintry, to serdecznie zapraszamy na przetestowanie. Dzięki ślicznie. Pa, pa!